Dzień dobry Państwu. Rozpoczynamy wykład. Poproszę o pokazanie Waszych twarzy, bo bez tego to ja się strasznie frustruję. I tak się frustruję, bo boję się, że to znaczy już nie tylko się boję, ale wręcz wiem, że nie zrealizuję różnych ważnych punktów, jakie sobie wyznaczyłem, no ale nic. Stwierdziłem, że dużo ważniejsze jest to, żebym was nauczył mniej rzeczy, ale za to porządnie. Także będę się jednak nie będę przyspieszał gwałtownie tempa tego wykładu. No więc, proszę Państwa, gwiazdka Hodża, czy też dualność Hodża, ale to tak żargonowo się mówi gwiazdka Hodża. No to jeszcze raz powtórzmy, bo już Państwo wszystkie definicje mieliście. Jeszcze raz proszę Państwa o włączenie kamerek, dlatego że to dla mnie jest bardzo ważne. Więc na czym polega gwiazdka Hodża? No to jak sobie, jeśli alfa jest K forma, nie chcę tego K nad alfą umieszczać, bo chcę mieć wzory takie, które są uniwersalnie ważne. No to proszę Państwa, o takie coś alfa, no to jest, gdzie tutaj mogę wkładać różne inne formy, to jest odwzorowanie w liczby, czyli jeśli iloczyn skalarny jest niezdegenerowany, no to to jest możliwość utożsamienia k-formy z obiektem dualnym, prawda? Z obiektem dualnym, czyli takim jakby jakim kowektorem na k-formach. No, jeśli tutaj dodamy objętość, no to znaczy formę objętości. Państwo pamiętacie, co to jest forma objętości? To jest forma maksymalnego rzędu, która jest unormowana do jedności. To unormowanie jeszcze jej jednoznacznie nie określa, bo jeszcze może być plus albo minus. No i jeśli rozmaitość jest zorientowana, to wtedy forma objętości jest jednoznacznie dana. To jest forma objętości. Z drugiej strony, jeśli mamy gammę, która jest n minus k, czyli napiszmy L forma, no to kropka razy zewnętrznie gamma, to też jest odwzorowanie liniowe. No, n minus l form w formy najwyższego rzędu, prawda? W formy najwyższego rzędu. I przyjmijmy sobie tę konwencję, że k plus l to jest n, to znaczy wymiar przestrzeni, prawda? To jest wymiar. No dobrze. No to jak alfa jest k-formą, to to, o to coś, to jest taki kowektor na k-formach. A jak gamma jest l-formą, to to coś też jest kowektor na k-formach, prawda? No to jeśli to utożsamienie jest niezdegenerowane, to można zapytać dla danego alfa, no jak wygląda ta gamma, która jest tym samym odwzorowaniem, prawda? Bo to są wszystkie możliwe odwzorowania z k-form, prawda? Bo jeśli gamma jest l-formą, czyli n minus k, to jak tu wstawimy k-formę, to to jest forma maksymalnego rzędu, czyli to jest niezdegenerowane odwzorowanie z k-form formy maksymalnego rzędu, a to też. No to ponieważ
iloczyn skalarny jest niezdegenerowany, to tak jak w trzech wymiarach w szkole pani was uczyła, że siła jest wektorem, a naprawdę jest kowektorem, to wiecie, dlatego że siła to jest infinitezymalna praca, prawda? Więc to jest kowektor, ale można utożsamiać, więc tak samo tutaj ten kowektor i to są kowektory. No i pytanie, czy jeśli dokonamy takiej równości, to jednoznacznie wyznacza pewną właśnie L-formę. No i tę L-formę nazywamy gwiazdka od alfa, prawda? O. Jak zadamy sobie alfę, to jest odwzorowanie, które działa na K-formach, prawda? No to wstawmy zamiast tej kropeczki, wstawmy tutaj betę, no i tutaj wstawmy tutaj betę. No i można powiedzieć, że to jest właśnie, że ta równość dla danego alfa wyznacza pewną gammę. I ta gamma nazywa się gwiazdka alfa. O, prawda? I to jest granie tą dualnością między wektorami a kowektorami. W tym przypadku ta przestrzeń, w której pracujemy, to jest przestrzeń K-form. To jest przestrzeń taka euklidesowa, czy tam pseudoeuklidesowa, prawda? Przestrzeń z niezdegenerowanym iloczynem skalarnym. Przypominam, że na początku iloczyn skalarny był na wektorach, ale potem on się rozszerza na kowektory, na dwukowektory, na multikowektory i tak dalej. I on zawsze jest niezdegenerowany. To wszystko mamy opanowane, prawda? Czyli to jest coś dualnego do K-form. A to też jest coś dualnego do K-form. No i w związku z tym można to utożsamiać. No i stąd się wzięła właśnie ta definicja. O. Ta równość wyznacza pewną L-formę i to jest właśnie definicja. Zróbmy sobie malutkie ćwiczenie. No, mamy czasoprzestrzeń, taką jak w szczególnej teorii względności. No i tak, żeby zejść trochę na ziemię, to zamiast pisać x0, x1, x2, x3, napiszmy sobie t, x, y, z. No i weźmy sobie metrykę g i j, no taką jak w szczególnej teorii względności w mojej konwencji. W konwencji, którą lubią ludzie zajmujący się szczególną teorią względności. Cząstkowcy elementarni na ogół używają przeciwnej konwencji, ale to nie ma znaczenia. No to proszę Państwa, oczywiście wyznacznik z G to jest równe minus 1, no to pierwiastek z modułu z wyznacznika G to się równa 1, prawda? No i w związku z tym forma objętości, no to jest 1 razy iloczyn wszystkich współrzędnych różniczek dt, dx, dy, dz, prawda? Dz. No to weźmy sobie na przykład o to jako alfę, prawda? To jako alfę. No i obliczmy alfa z gwiazdką. Obliczmy alfa z gwiazdką. No więc proszę Państwa, żeby ta alfa z gwiazdką wyprodukowała nam omegę, no to ona musi zawierać
te różniczki, których tu brakuje, prawda? Których tu brakuje. Czyli przypuszczamy, że to będzie coś takiego, prawda? No jeszcze nie wiemy, ale nazwijmy to sobie gamma na przykład. No i obliczmy, jak wygląda gamma iloczyn zewnętrzny z betą. No to teraz tak. Jeśli beta by zawierała którekolwiek z tych, które są w alfie, mianowicie dt czy dx, to by wyszło 0. No i po tej stronie oczywiście też by wyszło 0, dlatego że alfa zawiera właśnie te. Jakby beta zawierała jakieś inne, no to by się, to by wyszło, jakby zawierała właśnie te, to by wyszło 0, prawda? No tam. No czyli interesującym przypadkiem jest tylko taki, jeśli na beta wstawimy właśnie alfa, prawda? Warto to sprawdzać tylko dla beta równego alfa, tę równość, prawda? Bo dla beta nierównego alfa, jak będą tu inne, różniczki, nie te, które są zawarte w alfie, na przykład, to i lewa strona będzie 0 i prawa strona będzie 0, więc nie ma co sprawdzać. Jest spełnione, prawda? Więc jedyny problem polega na tym, ile ma być dla beta, które zawiera akurat dt i dx, no to można sobie jako beta wziąć alfa, prawda? Weźmy beta równe alfa. Oczywiście beta odgrywa inną rolę niż alfa w tym zbiorze, dlatego że beta, że ta równość ma być spełniona dla każdego beta, prawda? I to dopiero definiuje dla ustalonego alfa, to definiuje nam tę gwiazdkę dla każdego beta. Ale już widzimy, że jak beta jest liniowo niezależne od alfa, to znaczy, że zawiera jeszcze te różniczki, no to lewa strona jest równa 0, no bo dwa razy się spotkają różniczki y albo z, a prawa strona też, dlatego że takie beta, które zawiera te, no jest ortogonalne do tych, dlatego że tutaj będą występowały jakieś iloczyny skalarne, na przykład dt z dy czy coś takiego, no a to wszystko jest 0, bo ta macierz jest tylko diagonalna. Więc warto ten wzór sprawdzić tylko dla beta równego alfa. No to podstawiamy. No to jak ja jak postawię tutaj alfa, a tutaj gamma, no to dostanę po prostu omega. No, dostanę właśnie to, dt, dx, dy, tak? No a co będzie po prawej stronie? A po prawej stronie będziemy mieli właśnie beta razy alfa, no czyli alfa razy alfa, no razy omega. No to by się zgodziło, no pod warunkiem, że to będzie 1. Gdyby się okazało, że to jest równe 1, to by się zgodziło, prawda? Bo pytanie, czy to jest równe 1. No to widzimy, że nie za bardzo, prawda? Dlatego, że alfa razy alfa to jest, cóż, trzeba wziąć wyznacznik, no z takiej macierzy iloczynów skalarnych, prawda, dt z dt, dt z dx i tak dalej, czyli wyznacznik takiej macierzy, dt z dt to jest minus 1, pozadiagonalne są 0, a dx z dx to jest 1. Proszę Państwa, o ta macierz, co tu narysowałem, to nie jest ta macierz, tylko to jest do niej odwrotna. Oczywiście to jest ta macierz, ale przypominam, że
tensor metryczny ze wskaźnikami na dole, to są iloczyny skalarne wektorów. D po dt, d po dx i tak dalej. A tu nam wchodzą iloczyny skalarne kowektorów, prawda? Czyli, no ale akurat w tym przypadku to jest to samo. No i to jest niestety minus 1. Ojej, to niedobrze, to się nie zgodziło. Co zrobić, żeby się zgodziło? Ano pomnożyć tę gammę przez minus 1, prawda? Jak gammę pomnożę przez minus 1, to tutaj wyjdzie minus omega i teraz już się zgadza. Wniosek jaki? Że gwiazdka od alfy nie jest równa gammie, tylko jest równa minus gammie. Prawda? No, to zapiszmy to. Gwiazdka od dt dx równa się minus dy dz. Prawda? No i teraz, proszę Państwa, jak zamiast x wstawię y, no to tutaj trzeba cyklicznie, prawda? Dlatego, że omega, które napisałem w tej postaci, to mogę dx przenieść na koniec. I wtedy tu będzie dy, a tu będzie dz dx, prawda? Czyli od razu na pamięć widać, że jak przeniosę to dx na koniec, to to samo będzie dla dt dy, więc tu będzie minus to, co pozostaje, a to, co pozostaje, y jest na początku, potem jest dz, czyli nie jest dx dz, tylko dz dx i tak dalej cyklicznie, prawda? Cyklicznie, bo tutaj można te trzy współrzędne cyklicznie ponawiać. No dobrze, a teraz proszę Państwa, zobaczmy, co to będzie na odwrót. Co to będzie, jakbym chciał gwiazdkę od dy dz zrobić. No to omegę bym przedstawił znów w ten sposób, żebym o to coś przeniósł na początek. Jak ja to przeniosę na początek, to ile będę miał przestawień? No tutaj to oczywiście 2 muszę przełożyć przez 2, czyli 2 razy 2 przestawień, 4 przestawienia, czyli nic się nie zmieni, prawda? Czyli tę formę objętości mogę również zapisać w postaci równa się, czyli omega równa się, mogę ją zapisać w postaci właśnie dy dz, a tutaj dopiero dt dx. No i teraz znów to sobie wezmę jako alfę, to sobie wezmę jako gammę i sprawdzam. Ale jest różnica. Dlatego, że jeśli to będzie moja alfa, to w tym wzorze wystąpi iloczyn skalarny alfa razy alfa, to znaczy macierz tych iloczynów skalarnych takich euklidesowych. Żadna minus jedynka tu się nie pojawi, prawda? Pojawi się tylko dy z dy, to jest 1, dz z dz 1, a mieszane są 0, bo to są współrzędne ortogonalne, prawda? W związku z tym, w odróżnieniu od tego, to teraz będzie równe 1. W związku z tym ta supozycja, że to jest alfa, się sprawdzi. Ta poprawka, którą tutaj w popłochu robiłem, że po to, żeby mi się to zgodziło, to musiałem tu dostawić minus, no to teraz nie będę musiał dostawiać, prawda? W związku z tym otrzymuję, że jak wezmę dy dz, to gwiazdka od tego jest, co? Jest właśnie dt dx, prawda? No proszę Państwa, no i teraz oczywiście cyklicznie, bo jak to tak napisałem, no to równie dobrze mogłem to cyklicznie, x, y, z,
Czyli jakbym tu napisał teraz dz dx, to tutaj byłoby dy i tak dalej. Czyli cyklicznie. No dobrze, to było takie ćwiczenie. To ja może sobie pozwolę powiedzieć, że generalnie jak mamy... przepraszam, konkluzja. Konkluzja taka, że w tym przypadku jak dwa razy zastosuję gwiazdkę, to to jest po prostu minus jeden. Wracamy do tego samego, ale ze znakiem przeciwnym, prawda? No bo gwiazdka od tego to jest minus to, a gwiazdka od tego to jest to. Czyli trzeba minus postawić, czyli minus jeden. I tak samo wszędzie. Czyli w tym przypadku gwiazdka jest takim operatorem, prawda, którego kwadrat jest proporcjonalny do jedności. No nie jest jak notabene w fizyce ten wynik jest bardzo ważny. On dotyczy dwóch form na czterowymiarowej przestrzeni i takim, że wyznacznik sensora metrycznego jest minus jeden. To wtedy gwiazdka jest takim operatorem jak mnożenie przez i, prawda? Czyli on jak gdyby zadaje taką strukturę zespoloną w przestrzeni dwóch form. Prawda? Ten operator gwiazdka jest czymś takim jak mnożenie przez i. Jak jeszcze raz pomnożymy, to no w każdym razie gwiazdka jest pierwiastkiem z minus jedności. Tak? Oczywiście ta jedność to nie jest liczba, tylko to jest operator tożsamościowy, prawda? Może tak powinienem napisać, ale to już matematycy się martwią o takie rzeczy, a fizyk nie ma czasu, bo on na prawdziwe rachunki musi zrobić, więc po prostu stara się jak może uprościć notację. Proszę Państwa, to ja może nie udowodnię tego wzoru, ale... bo to każdy musi sobie przeżyć, prawda? Mianowicie, że twierdzenie. Gwiazdka od alfa, no i tu już napiszę K, to tak. Po pierwsze, pamiętacie Państwo, że tam trzeba było przestawiać, prawda? W tym przypadku formę, którą zapisałem tak, to teraz zapisałem ją przestawiając. To przestawianie akurat w tym przypadku składało się z parzystej liczby przestawień poszczególnych, w związku z tym nie było żadnego znaku. Ale generalnie rzecz biorąc, to trzeba ile? K różniczek przestawić z L różniczkami. To ile jest przestawień? No to jest K razy L przestawień, bo każdy z L trzeba przekomutować K razy, prawda? Czyli widać, że tutaj wystąpi minus 1 do potęgi K razy L. Oczywiście L to jest równe N minus K. Zawsze tak tutaj piszę, prawda? K razy L. To są te przestawienia. Ale teraz jeszcze widać, że gdyby metryka była czysto dodatnia, to już byłby koniec. To już byłby koniec. I tak w geometrii riemannowskiej mamy ten wzór. Natomiast tutaj widać, że jak mogą jakieś minusy się pojawiać z tej metryki, no to potrzebna jest jeszcze korekta znaku, prawda? No to proszę Państwa, już zachęcam do przeczytania dowodu z mojej książki, ale to jest proste. To są bardzo proste rzeczy, że tu jest po prostu
znak, signum z wyznacznika G. O, jest plus lub minus. I jak i w geometrii riemannowskiej wyznacznik G jest dodatni, w związku z tym to jest niepotrzebne. Ale my, biedni fizycy, nam Pan Bóg stworzył świat, który ma geometrię pseudo-riemannowską. No to tutaj jest minus jeden w czterech wymiarach. No a oczywiście w geometrii rozważa się różne inne przypadki, także to jest ogólny, dobry wzór. I teraz bardzo ważna rzecz. To jest ten wzór, który ja Państwu pokazałem, mianowicie każdą K-formę można zapisać w postaci prostej, prawda? To jest tak, alfa i1 aż do ik, dx i1 dx i k i sumowanie po wszystkim, mimo że wiemy, że ogromna większość tych składników to jest równa zero, wszędzie tam, gdzie jakieś rzeczy się powtarzają, także naprawdę myślę, ale to jest dobrze, przy czym w tej konwencji jeszcze dzieliliśmy przez k silnia, żeby uniknąć tutaj, prawda, dla K formy. A teraz, jak mamy gamma L, co to jest, czyli L forma? L formy można zapisać w postaci dualnej. W postaci dualnej, to znaczy powiedzieć, ile, które różniczki zostały ominięte spośród wszystkich. Czyli piszemy tak, że to jest dx1 aż do dxn i to są wszystkie. A następnie mówimy, które zostały pominięte, prawda? Które zostały pominięte, więc piszemy j1 aż do jk. Tutaj jak wypisywałem ten wzór poprzednio, to w takim popłochu robiłem, że mi się k z l myliło, ale właśnie dla l formy to spośród wszystkich musimy k wyrzucić, więc tu jest też k. No i tutaj jest d po d x, j, 1 i tak dalej, d po d, x, j, l. O, troszkę mi miejsca zabrakło i tu jest właśnie wyrzucić, to znaczy wziąć iloczyn wewnętrzny, tak? O, wyrzucam. Czyli spośród, czyli L forma to jest taka, że bierzemy formę najwyższego rzędu i z niej wyrzucamy k. Ojej, znów tutaj się pomyliłem. No ja bardzo Państwa przepraszam. K. Wyrzucamy k. Czy to widać? Ojej. Wyrzucamy k. I właśnie zostaje L, to jest L forma. No i jeszcze też 1 przez K silnia. No i teraz proszę Państwa, gamma L jest równa gwiazdce Hodge'a od alfy wtedy i tylko wtedy, gdy te współczynniki są dane przez te współczynniki. I ten wzór jest bardzo prosty, proszę Państwa. Mianowicie, trzeba wziąć te współczynniki alfa. To jest taki tensor z dolnymi wskaźnikami.
tak? To trzeba teraz podnieść te wskaźniki przy pomocy metryki. No, podnosimy to przy pomocy odwrotnej metryki, prawda? To jest to ten operator gwiazdka. Opuszczanie to jest operator bemol, czyli G I1 J1. No tutaj bym napisał na wszelki wypadek I2 J2 i tak dalej, w końcu ostatni katy wskaźnik podnoszę IK JK, dobrze, to już podniosłem, ale jeszcze to nie może być równe A, dlaczego? Bo to jest tensor, a to w prawach transformacyjnych jeszcze ma mnożenie przez wyznacznik tam tej macierzy przejścia, czyli Jakobian. Otóż, żeby to się zgadzało, to jeszcze tutaj musi być napisane pierwiastek z wyznacznika G, moduł zawsze piszę, żeby wzory były. O, i to już ma być równe A, J1 aż do J. I fizyk na ogół taki wzór stosuje i z nim ma do czynienia. Czyli, bo w reprezentacji dualnej powiedziałem, że te współczynniki nie są tensorami, prawda? Dlaczego? Dlatego, że przy przejściu do nowego układu współrzędnych, no wszystkie D po dx się transformują w ten sposób, że się pojawia d po dy razy dy po dx, prawda? I to dy po dx właśnie wchodzi tutaj, tu zostaje d po dy, więc to i to byłoby nowe a, gdyby nie to, że jeszcze transformacja tego to da ten wyznacznik macierzy dx po dy. Więc prawo transformacyjne dla A nie jest tensorowe, tylko jest tak jak dla gęstości tensorowej. Dobrze, no to teraz chyba przejdziemy do... Zaraz. Tak, przykłady. Myślę, ja omijam, bo tutaj jest wiele takich prostych rachunków, które no, jak ktoś tego nie przeżyje osobiście, nie zrobi tego rachunku, no to nic z tego nie będzie. No. K równe 0. Co to jest 0 forma? 0 forma. To jest to funkcja. No to jak wygląda gwiazdka od F-a? No to F jest tym współczynnikiem, prawda? Jest jak gdyby tą alfą, prawda? Czyli to jest F, tyle tylko, że ile ma wskaźników? No zero, bo to jest zero forma, tutaj nic nie ma. No to co? Nic nie podnosimy, bo nie ma co podnosić. I jeszcze ten pierwiastek, prawda? Czyli gwiazdka F to jest po prostu F razy pierwiastek z wyznacznika G, no razy dx1 aż do dxn, no ale to coś to jest nic innego jak forma objętości, więc po prostu to jest f razy forma objętości, prawda? No to
fizyce bardzo często takie wielkości ekstensywne reprezentujemy przez wielkości intensywne, czyli skalary, prawda? No dobrze. No to teraz pierwszy, drugi przykład. K równe N. Prawda? K równe N. No to alfa jest maksymalnego rzędu, więc jest proporcjonalna do tego dx1 aż do dxn. No a tutaj ma jakiś współczynnik, prawda? No ale ten współczynnik można podzielić i pomnożyć przez pierwiastek z g, prawda? Czyli to jest lambda przez pierwiastek z... Bardzo często, ja może tak już będę pisał, zamiast wyznacznika g, to piszemy g, no, żeby już skrócić ten zapis. No razy pierwiastek z g razy dx1 aż do dxn. No a to właśnie jest forma objętości. Czyli to się równa lambda przez pierwiastek z g razy forma objętości omega. No i teraz co jest gwiazdką Hodge'a? No to jest gwiazdką Hodge'a, prawda? Jak lambda nie jest bynajmniej skalarem, tylko jest gęstością skalarną, jak ją podzielimy przez inną gęstość skalarną, mianowicie pierwiastek z wyznacznika z metryki, to otrzymujemy skalar, prawda? Czyli gwiazdka od alfa to jest równe właśnie lambda dzielone przez pierwiastek z g. No i jeszcze weźmy sobie trzeci przykład. Mianowicie jednoforma, prawda? Jednoforma. Czyli weźmy sobie k równe 1, no i ta forma jest równe no, alfa i dxi. Każda jednoforma jest taka, prawda? No to gwiazdka od alfa. No to zgodnie z tym wzorem naszym, to jest n minus 1 forma, to co trzeba zrobić? Trzeba najpierw podnieść wskaźniki, prawda? Trzeba podnieść wskaźniki, czyli alfa i g i j, pomnożyć przez pierwiastek z g, to było niezbędne, i następnie potraktować się jako współczynniki dualnej formy, czyli d po dxj wyrzucamy z tego iloczynu dx1 aż do dxn. Proszę Państwa, jak matematyk by zobaczył taki wzór, to by mu serce pękło, dlatego że oczywiście ten wzór można dużo sympatyczniej zapisać. No ale ja chciałem, żeby się coś takiego pojawiło, bo takie rzeczy pojawiają się nam w rachunkach. No proszę Państwa, to i to jest nic innego jak forma objętości, czyli to jest forma objętości, a to jest nic innego jak alfa z krzyżykiem, prawda? Czyli bierzemy alfa z krzyżykiem, bo to jest alfa, to jest kowektor i z niego robimy wektor. To jest po prostu to alfa z krzyżykiem i teraz to jest wektor i tutaj wyrzucamy, prawda? Czyli dla jedno formy iloczyn zewnętrzny
Co ja mówię iloczyn zewnętrzny? Iloczyn wewnętrzny jej odpowiednika wektora z formą objętości to jest właśnie ta n minus 1 forma. Z tych wszystkich tych wyrzucamy zawsze jeden. Także to jest gwiazdka alfa. A na współrzędnych to jest tak, jak tu napisałem. Dobrze. Proszę Państwa, zanim pojedziemy dalej, to teraz... Aha, taka uwaga. Oczywiście wszędzie tutaj występuje forma objętości, to znaczy, że zakładamy, że rozmaitość jest zorientowana. No, jak nie jest zorientowana, no to tu mamy dwie możliwości. To nie ma takiego operatora, prawda? Trzeba najpierw ustalić, co to jest omega. Ale bardzo często występują takie struktury, w których dwie gwiazdki się pojawiają. I wtedy orientacja per saldo nie jest potrzebna, dlatego że albo wybierzemy jedną orientację, a jak ją zamienimy, to gwiazdka zmieni znak na przeciwny, a jak są dwie gwiazdki w danym wzorze, no to ta zmiana się uprości. W związku z tym istnieje bardzo wiele struktur, które ładnie jest zapisać przy pomocy właśnie gwiazdki Hodge'a, ale które naprawdę nie zależą od wyboru orientacji. No i właśnie taką niezwykle ważną operacją to jest operator, widać to? Tak. Ja tak uroczyście napiszę Laplace'a, Beltramiego, no i jeszcze może dopiszę tutaj nazwisko D'Alemberta. Bo to wszystko to byli ludzie, którzy zdefiniowali ten operator w przypadku euklidesowym. A w przypadku pseudoeuklidesowym to dokładnie ten sam operator, to jest nic innego jak operator D'Alemberta. Ten operator tradycyjnie nazywa się, no, oznacza się jako trójkącik, operator Laplace'a. Ten operator, który istnieje mniej więcej tak długo jak Laplacian, bo D'Alembert był, prawda, jednym z tych encyklopedystów, to jest epoka tuż przed rewolucją francuską i tak dalej. I ten operator również był znany w fizyce, się nazywał operator falowy. Potem pod wpływem Einsteina zaczęto taką notację stosować, bo tu niby trzy, bo to w trzech wymiarach, ale naprawdę to w dowolnej liczbie wymiarów. Tu niby cztery, bo to w czterech wymiarach, ale to też nie chodzi o to, że w czterech, tylko że jeszcze jaka jest sygnatura, prawda? Dobrze, to tak tylko. No. Otóż co to jest za operator? Mianowicie jest to, ja będę ten trójkącik pisał, no tak uogólniając te wszystkie przypadki, czyli to jest przypadek szczególny tego. No oczywiście jak się rozwiązuje jakiś problem techniczny, no to trzeba konkretnie wyspecjalizować, o co chodzi. Ale ten trójkącik będę stosował ogólnie. Tak to jest przyjęte. Proszę Państwa, więc on działa na funkcję. I to jest taki operator drugiego rzędu, który działa tak. Najpierw funkcję różniczkujemy. No to z tego robimy jednoformę, prawda? Następnie z tej jednoformy robimy n minus 1 formę przy pomocy gwiazdki Hodge'a. No to jak to jest n minus 1 forma, to ją jeszcze raz różniczkujemy, dostajemy n formę,
prawda, czyli formę maksymalnego rzędu, to my jeszcze raz zastosujemy gwiazdkę Hodge'a i z n formy, tak jak przed chwilą było napisane, otrzymujemy samą funkcję, prawda? Samą funkcję. I widać, że ponieważ tutaj dwa razy jest ta gwiazdka, to mimo że każda z tych gwiazdek nie jest dobrze określona, jak rozmaitość nie jest zorientowana, to tak naprawdę wszystko jedno, prawda? Wszystko jedno. Można to robić nawet tak lokalnie i sobie lokalnie do celów rachunkowych przyjąć jakąś orientację, a jakbyśmy przyjęli inną, to wynik wyjdzie ten sam, bo jak zmienimy orientację na przeciwną, to tutaj wyjdzie minus, tu wyjdzie minus i wszystko się zgodzi, prawda? Więc widać, że jest to taki operator, który zależy właściwie tylko od metryki, no bo w tej gwiazdce oczywiście metryka jest tutaj podstawową rzeczą. I teraz jeszcze przed przerwą ja powiem tak, że to taki operator różniczkowania obłożony z dwóch stron gwiazdką Hodge'a, to często matematycy lubią nazywać, pisać taką literką i piszą wtedy tak, że piszą tak, że to jest delta df. Ale tu warto jeszcze dopisać coś takiego, d delta f. To się dopisuje bezkarnie. Dlaczego? Dlatego, że jeśli f jest zero formą, to delta na niego, prawda, o takie coś, gwiazdka d, gwiazdka na samą funkcję, no to to jest oczywiście zero, bo jedno z zero formy gwiazdka robi formę maksymalnego rzędu, n formę. A różniczka formy maksymalnego rzędu to by była forma maksymalnego plus 1, ale to jest 0, prawda? Bo iloczyn n plus 1 różniczek w przestrzeni n wymiarowej daje 0, dlatego że jakieś dwie muszą się spotkać. Czyli to jest 0. Czyli tośmy dopisali tutaj no, za darmo, ale okazuje się, że właśnie taki operator, który się nazywa delta d plus d delta, to jest dobry operator Laplace'a na dowolnych formach różniczkowych. No ja tego wątku nie będę, tylko chciałem, żebyście Państwo tak z grubsza wiedzieli, a jak będzie Wam to potrzebne, to się kiedyś poduczycie. Natomiast w naszym przypadku to jest ten operator na funkcjach. Na funkcjach, no to to, na funkcjach tego nie ma, no i to jest po prostu takie delta D. I zaraz napiszemy to, za chwilkę napiszemy to we współrzędnych. Dziękuję Państwu. Przerwa.